Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witam was w kolejnym odcinku Spaladinsów. I to co mówiłem w poprzednim materiale związane z Imani, że będę chciał nagrać tą postać na mapie Siege'owym. Oprócz tego, że miałem zrobić to zadanie, jak miało wyjść, tak wyszło. Zostawiam wam do oceny, jeżeli ktoś z was tego nie obejrzał, zapraszam. Ale według mnie to jeszcze potrzeba mi czasu, żeby grać tak jak przynajmniej było na PTS-ie. Próbujemy. Sprawdzimy, czy będzie w końcu taki materiał nadający się. Poza tym, że co każdą taką nową postać raczej będę robił w takiej formie, że jak wyjdzie materiał, to wyjdzie, ale pozytywnie. Nie, że totalnie lamiłem, chociaż wiadomo, czasami są takie mecze, że nic na to nie da się poradzić. I am Imani, last of the warders and guardian of the realm. I swear, those who would seek to harm you shall suffer a dragon's judgment. Dałem wam jeszcze troszeczkę posłuchać, bo wiadomo, jeszcze chciałoby się troszeczkę nie mają się zapoznać, ale wiecie, to jest zależne od tego, kiedy wy oglądacie ten materiał, bo jedni oglądają od momentu wprowadzenia filmu, tak samo kiedy Imani została wprowadzona, ale czasami są ludzie, którzy jednak oglądają dość późno, więc my trochę pogramy sobie Imani pod lód, żeby jak najwięcej z tego wykrzesać i jeszcze na dodatek obecna Imani jest bardzo silna pod lód. Wiele tu można stwierdzić, ale to jest oczywiście 2.01, więc na pewno w późniejszych patchach będzie tam na pewno jeszcze jakieś zmiany. Jeszcze na pewno o tym się przekonamy nie raz. A my teraz... Nie, jednak nie od góry, ale dobra. Już tam już się zaczynają odwalać. Dobrze, ciebie już nie ma. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. A ja spróbuję. O-o. No dobrze, przynajmniej to mi pomógł. I to strasznie. Kiedy zostałem, tylko po to, żeby troszeczkę się podleczyć. Ale myślę, że talia, którą mamy na tą chwilę, jest dla mnie, no, najbardziej pasująca, więc raczej nie będę nic kombinował, chyba że będą jakieś zmiany. Dobrze. Czas. No dobrze, na blisko to nie był chyba dobry pomysł, ale musiałem. Ale mamy punkt, to jest ważne. Ale najgorsze było to, że trzeba było. O, trafi? Nie, zwykłymi strzałami. Tak jak chciałem wcześniej wspomnieć, na blisko to nie ma sensu, bo to co prawda daje stuna, ale mamy możliwość strzelania. Kiedy dostajemy niby takiego stuna od Imani. Wie? Dobrze. Wykorzystam. A, mam cię! Ej, coraz mi się bardziej podoba ten prawy, bo poprzednio, kiedy grałem na Frog Island, musiałem dużo się skupiać na drugorzie i za każdym razem go pokonywałem tym prawym z ognia. Teraz taka. A przynajmniej. Okej. Okay. Przynajmniej tak w większości czasu postaram się właśnie lód wykorzystać, bo to jest przecież jeden z silniejszych na tę chwilę żywiołów. Chyba tak najlepiej to określić. No dobrze. Ty dostajesz. O, dostań! Jest dobrze. Wykorzystamy teraz ogień. Armatka ognia! No, to nie jest tak dość proste zadanie. Dobra. Come on. Czemu nie aktywujesz się, Boziu? Tak bardzo chciałem teraz w takich chwilach. Ale dobra, to zrobimy inaczej. Wykorzystamy to. Siemano. Ciebie nie ma. Ciebie nie ma. Dobra. Dobrze. Troszeczkę uciekniemy. Teraz wykorzystamy ogień bardziej dystansowo, tak jak w sumie lód, czyli w sumie niczym nie zmieni. O, dobra, nie złapał mnie na całe szczęście. Dobra, odpalmy ogień. No i proszę, jest pożytek z tego. O, szkoda, że teraz nie trafiłem za bardzo Eevee.
Tak, czas na loot. Nice. Aj, tylko szkoda, że teraz nie dostałem jakiegoś killa, bo bardzo bym trochę tutaj pomógł z atakami Ultimate Adroxusa. A myślę, że dobiję. To proszę. Jest! Bardzo dobrze. Udane pchnięcie, to mi się podoba. Bo w ogóle działa? Nie działa. Aha. A no tak, bo nie przypisałem, Boziu. Wszystko jasne, dlaczego mi w poprzednim nagraniu nie działa emotka, bo sobie nie przypisałem. Czasami to jest dziwne, powinno to już automatyko to zadziałać, a to takie nach. Dobra, nie kill to heal'a. Weźmiemy sobie od nowe. Wiecie, jestem tak strasznie przyzwyczajony do takiej poprzedniego kupowania itemów, bo najwygodniej było. A teraz mamy możliwość z takiego samego rządku, więc można jeszcze byłoby coś ewentualnie dokupić. Może kill to heal'a. Jest parę takich możliwości. Okej, okay, czas wykorzystać ultimate'a. Dlatego najlepszym chyba rozwiązaniem będzie tutaj. Dobra, czy Eve mi tutaj podleci? Nie, ale spoko. Oni się na pewno tego nie spodziewali. Oh my god. Najlepszy sposób na przeciwników na tej mapie. To jest takie jak droga z Eevee albo Androsus, kiedy próbują tutaj od góry wlatywać. Tak samo i mój smoczek tutaj może dobrze też to wykorzystać. Nice. Dobra, będzie na pewno już ten trzeci punkt. To mnie cieszy. Dobie? Oj, naprawdę, już tak niewiele brakowało. Że może jakiś rzecz się odbije od kogoś? No. Ale strasznie długo płonąłem! Czyżby to był pod Molotow? Tak, to był pod Molotow. Dlatego istnieje sporo, traciłem zdrowia. O, Ultimate poszedł. Jestem sam. Nie to! Nie to, nie to. Czasami pewnie też tak macie, że się pomylicie. Dobra, weźmy loot. Dobra, przeciwnicy tam się gdzieś kręcą. Raz. Zdążę? Dobra, zdążę. W sumie, dobra, wykorzystam ten ogień teraz. I dawaj. Nie cofnie, a szkoda, bo miałeś taką fajną okazję. Ej, nie złapało mi, seriously. Dobra, loot. Ej, what? Przecież to powinno cię dobić. No kurczaczki jedne, no. Dobra. Niczym jak Shaolin. Mach. Dobra, loot. Muszę. Elo. Ty, już on wiedział o tym. Dobra. Dobra, tutaj nie mają jak przejść. To sobie troszeczkę podpalimy was, co? Dobra, przetrzymam was. To było dość śmieszne. Czy dam radę tutaj rzucić? Oj, nie za bardzo. Ale miałem fajny plan, bo chciałem trochę zaskoczyć z okieneczka. O, o, dobra. Gdyby to dobiło Tyre, to byłoby już przynajmniej o jednego spokój. Chyba jeszcze będzie... Nie, nie będzie overtime, bo jeszcze będzie troszeczkę za daleko. Okej, okay, dobra. No i teraz sobie właśnie zastanawiam, co my tu w ogóle mamy? Mamy... O Boże, mam tyle kart, że nie ma sensu nawet inwestować w kolejnego. Dobra, no to... ja nie wiem, czy nie wezmę sobie jeszcze od nowy. A next itemkiem to nie wiem, czy będzie kill to heal. Chyba tak zrobimy. To weźmy od nowy. Weźmiemy sobie kill to heala. I okej.
Szczerze się zastanawiałem, czy nie wziąć cyceków, ale wiecie co, chyba nie będzie nawet takiej konieczności. Nie mam tylko ultimate'a na tą rundę, więc w sumie jak pozostali, nie wiem jak będzie tam z enemy, ale musimy być ostrożni. 25, dobrze. Ok, została dwa razy, o to właśnie nie chodziło. O, siemano! O Boże! A to Zin jeszcze był świetnie. Tego potrzebowałem. No i chyba raczej w tej rundzie dużo nie zdziałamy. Ale próbujemy. Oj, czemu ja nie dobiłem? A może dlatego, że ta tarcza. Maybe. Aj, szkoda. Była taka fajna okazja na to. No ale niestety ta akcja nie za bardzo była miła. Dobra, obijamy. Okej, okay, to było łatwe. Teraz wykorzystamy ogień. Okej! Okay. Chyba tutaj nie tak miało być. Dobra. O, dawaj, smoczku! No nie wystarczyło. Ale ten ultimate, co nie? Patrzcie, smoczek próbował jeszcze nawet mnie osłonić. Teraz taki fontanna ognia leci. Okej, okay, lód. Nie wyszło te dwa pierwsze. Dobra, siebie już nie ma. Dobra, spróbuję uciec, ale kurczę, jak popadaliśmy teraz, znowu. Zapało. Noż, ty. Dam radę? No nie. Ale Aszka próbowała. Trzeba troszeczkę lepiej wycelować, bo wiecie co, czasami mam momenty, że leci nie tam, gdzie chcę. A nie, dobra, to też było niepotrzebnie. No, trochę tych rund niepotrzebnych takich ataków, gdzie praktycznie tam nikogo nie ma. O, dobra. Ale jeszcze chwilę czasu. Dobra, złapało, ale czy zejdzie? Nie zejdzie, ale spoko. Ja tym się nie przejmuję. Tym się bardziej ma przejmować Tyra, żeby jeszcze jakoś uciec. Pokujemy, tylko ostrożnie, bo zdrówko, no niestety mam na korzyść. Dobra, spoko. Au! No już musiałem się doczekać pleców. No ale jednak nie same Eevee, tylko jeszcze Zina. Ultimate, o. Czy będzie za chwilkę dobra wiadomość dla nas. Ale dobra, pokujemy, próbujemy. Wykorzystamy lód, kolejny stun, bardzo dobrze. Tylko szkoda, że znowu nie trafiam w taki fajnym momencie. Że akurat chcę wycelować. Może dlatego, że stawa się ta kropka. Wiecie, sami mówiliście wiele razy o tym, że celownik dla niektórych jest znaczący, ale. Nie, chyba pierwszy raz muszę unimalnić, a może tak po prostu tak dzisiaj. Maybe. Nigdy mi jeszcze chyba nie zdarzyło, żebym tak znacząco się skupiał na celowniku. Ale dobra, never mind. Co lecimy dalej? Bo mamy Kiltuhila już na drugim. Ja nie wiem, czy ja nie wezmę. Wiecie co, to ja wezmę może Blast Shielda. Eevee chyba najwięcej mi tutaj. Na wyrabia. Więc chyba będzie to najlepiej. Dobra, mamy Ultimate'a. Więc mamy dobry plan, żeby to znowu po raz kolejny zrobić. Więc czemu by nie? I teraz patrzymy, czy są przeciwnicy. Pędź, smoku! Dobra. Ach, i tak padłem. Od kogo? Od Aszki!
Naprawdę, Aszka! Ze wszystkich możliwych osób to musiałaś być ty! Gigi? Jest Gigi! No to chyba akurat fajnie się składa, że nie będę musiał się długo męczyć z materiałami z Imani. Nie, naprawdę, gang, szkoda. Myślałem, że będzie jednak, chociaż taki jeden moment, ale trudno. Dla mnie najważniejsze, że jest udany materiał. Ile zrobiłem? Ponad 30 eliminacji? Może nawet więcej? Coś tam chyba jeszcze się naliczyło w tym czasie, kiedy już ostatnio pokazywałem wam te statystyki. Emotka musiała być. No i co, ludzie? Ja jestem zadowolony. Przynajmniej o wiele lepiej wyszedł mecz niż poprzedni. I dobrze, że wam tylko nie pokazałem, bo to było jak niebo i ziemia, dosłownie tamten mecz. No i proszę, statystyki o wiele nawet lepsze. Niczym jak na PTS-ie, bardzo dobrze. Okej, ludziska, to tyle jak na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Siege'owa mapa, obiecałem, że zrobię, to jest. No i co, jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce, komentarzyku i do następnego odcinka. Tylko właśnie się teraz będę musiał się zastanowić, co będzie dalej, ale po nagraniu tego odcinka chyba będą dopiero BTS, chyba materiał, chyba coś takiego będzie. Zobaczymy. Dobra, trzymajcie się mocno, na razie i cześć.